Przyjemność być tutaj co roku na dniach Łazarza. Mam okazję spotykać się z działalnością tego klubu i zawsze jestem pod wrażeniem. Wrażeniem ilości przygotowywanych tutaj imprez, tego, że osoby zaangażowane w ten klub potrafią tak dobrze trafić i do ludzi młodych, i do tych nieco wcześniej urodzonych, potrafią zaproponować coś dla każdego. Potrafią zaproponować takie rzeczy, które spotykają się z zainteresowaniem, żywym udziałem. To efekt pracy, zaangażowania bardzo wielu osób. Chciałbym wszystkim za to serdecznie podziękować. Ale na pewno bardzo istotny wpływ na ten sukces klubu ma jego kierownik Janusz Heller, który od 20 lat kieruje tą placówką. Janusz, chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania. Niech wolno mi będzie tak do Ciebie mówić, bo znamy się od 25 lat, pewnie nie, ale od 23 chyba, albo 4. Janusza poznałem, to był późna jesień 82 roku. Janusz był wtedy zatrzymany na Kochanowskiego przez służby bezpieczeństwa, pobity, miał sporo problemów, ale wiem, że potrafił mimo tego wszystkiego prowadzić tutaj wspaniałą działalność i wcześniej w harcerstwie, i tutaj w tym klubie. I za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.